Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj wraz z Milki jesteśmy oczywiście na Kidowicach. Dzień dobry. Dzień dobry, kocham cię, dziś posmarowałem. Nie, ta piosenka jest tak głupia, nie? W ogóle ten tekst, posmarowałem tobą chleb. W ogóle, no co, kto to o co pisał? Ci chodzi, jaki masz problem? Mega jaki głupie. Masz problem? Dobra, ty jesteś na polityce humanistycznej. O co chodziło autorowi, który nawinął, że posmarowałem tobą chleb? Że po prostu... Interpretacja tekstu, ty? Proszę bardzo. Że wiesz, ja posmarowałam tobą chleb, czyli ty jesteś po prostu czymś takim niesamowitym i nawet widzę ciebie w takich codziennych czynnościach jak smarowanie chleba masłem. Rozumiesz? Nie przekonałaś mnie. Totalnie. No to nie obchodzi mnie to, słuchaj. No dobra, słuchaj, no ale w takim razie, to jakby zaufam ci, że taka jest interpretacja tego wiersza. Dzisiaj musimy zająć się tym, żeby ponownie rozbudować naszą, prawda, tutaj bazę, ponieważ słuchaj, no mamy to piętro, ale tutaj jest totalna lipa. Ja proponuję, żeby zrobić dzisiaj magazyn. Magazyn, dobra, który nie będzie tu na górze, tylko będzie na dole. Magazyn. Okej, okay, no dolny gdzie tu magazyn zrobić? Ja bym zrobił tu nie... i zejście tu. Okej, dobra, no to jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł w ogóle. I jak ty na to wpadłeś? Aha. No, słuchaj, to był dobry pomysł, a jakbyśmy zrobili... Wyszło jak dobry pomysł, ale wyszło jak zawsze, no. A jakbyśmy właśnie zrobili tutaj, jakby na przykład? Możesz tu czekaj, przyjść? Czekaj, bo chcę zamurować Pip, dziurę. Dobra, już idę, no. Idę. Okay. Przed siebie? Tutaj na przykład, no. I że, czekaj, żeby tego tu nie było. Może być. No i z takiego. Akceptuję to. Akceptuję to jak najbardziej. Może tak dobrze, być. Dobrze, moi kochani... Ale co mnie bijesz? Uratowałam ci życie, Filip. Dzięki, o nie, dzięki. To jest pełno kurde potworów. Stary, co ty to robisz? Jaki spoko, moje... jakby... Ja się ich nie boję. Okej, okay, dobra. Bo jestem ja obok bo ciebie, prawda? Bo jadam zo zole po prostu, wiesz? To jest dziwne trochę to ściekać, ale spoko jakby, nieistotne. Słuchaj, Filip. Dlaczego? Ale co? Że co? Czemu ty tak no, powiedziałeś jaki jest do mnie? Plan? No ale zawsze mówię do ciebie toast. Ale nie, powiedziałeś, że jestem dziwny. Nie powiedziałem, że jesteś dziwny. Nie przypominam sobie takiej informacji z moich ust, która by wypłynęła. Okej, okay, dobra. Przymknę oko na to, prawda? Przymkniesz oko? Puszczysz mi oczko w takim razie, jeżeli przymykasz? Dzięki, ja też tobie puszczam. Dobra, nie mamy andezytu. Ja mam. Tak poinformować. A, okej. Okay. To git. I wiesz ile? Zgadnij. Masz stack. 11. A. Taki 11, no to sporo, starczy. Nie, 11. No to mamy prawie nic, nie? Dobra, no to najpierw trzeba zrobić dziurę tutaj na to wszystko, nie? Dobra, powiedz mi, co tam u ciebie? Co tam? A, no wiesz, Fił, no stara bieda, nie? Wiesz, no stara co cię mogę powiedzieć? Co cię mogę powiedzieć? No jak wspominasz ostatni nasz odcinek tutaj z tego miejsca? W sensie, jaki to był ostatni? Nie pamiętam. To był ostatni odcinek z tego, kurczę, ostatni właśnie, w sensie wiem jaki był u mnie ostatni, ale który był ostatni nagrywany, ten nie pamiętam. Ale ja też, mi chodziło nie, o ten, co, gdzie dostawałaś mi 4 boksy. Słuchaj, ja zawsze wspominam wspaniałe odcinki z tobą, bo jesteś najlepszy na świecie, nie? Ja nie mogę, rozumiesz? Ale mi miło. Ty jesteś, wiesz jak co? Jak właśnie masło na bułce, nie? Masło na bułce. Mhm. Ciekawe, jak masło ciekawe. Na bułce, jak zapach skoszonej trawy, jak szum winyla o poranku. Szum winyla o poranku. No taki o, jesteś kurczę. Dla mnie właśnie. Taki tego dla jeszcze mnie nie słyszałem, tego jeszcze nie słyszałem, ale no całkiem i ciekawe, całkiem ciekawe. Ja doceniam cię. Tak? Masz jeszcze więcej komplementów dla mnie? Tak, ale ja po prostu zostawiam je na dobrą okazję, wiesz? Okej, dobra. W takim razie poczekajmy na rozumiesz? Tą dobrą okazję. Ej, dobra, nam się tutaj w ogóle przypalał ten, jak to się nazywa? Tak, było właśnie. Cobblestone tam był przepalony. Więc mamy na ścianę teraz ja idealnie, żeby zrobić. Ja dla nas, wiesz? Dzięki. Bo zawsze o tobie myślę. Dobra, dzięki. Ładnie wyglądasz. Co tak, kurczę, tak dziwi? Podobają mi się twoje buty. To myślisz, że dostaniesz Mystery Box, jak mnie będziesz komplementować? To już nie ten sam odcinek. Nie lubię cię. Śmierdzisz. Ale co? My przecież budujemy magazyn, o co ci chodzi? No nic, no po prostu zauważyłam taki fakt, no co nie mogę powiedzieć. Okej. Nie, dobra, spokojnie. Dobra, budujmy. Co się tak patrzysz na mnie? No nic, no po prostu tak się patrzę, szefie. Imponuje ci to, jak buduję? Tak, szefie. Szefie. Bułka? Dobra, masz. O, nie! Mamy brązowe kitcoiny, to mi się podoba. Dobra, czekaj, bo ja teraz muszę to odłożyć.
Jaki dziki zachód. Iha! Mi się skojarzyło, jak są takie miejsca w takich jakby w tym, nie wiem, gdzieś tam na pewno w Łebie czy w Sopocie to jest. W Łebie, czy... jak palną Łebę. No bo mi się tak kojarzy, to jak mi się to kojarzy. Po prostu właśnie z tymi nadmorskimi miastami, że jest takie coś, że masz takie jakby salony gier. Czemu ty latasz? Bo mogę. A co? Mam flya. No dobra, no to prawda, mamy flya. Czy masz jakiś problem? No dobrze, mamy flya, nie ukłamujmy. Mamy flya, widzowie. Taka prawda, właśnie, ale słuchajcie, na serwerze Kidowice każdy Kidcox ma flya, więc możecie również mieć flya, jak chcecie. Dobra, o czym my gadaliśmy? A, o tym, że co? Dlaczego no bułeczko? Słodka kajzereczko. Czekaj, ja to muszę rozchodzić. Ej, to jest taki cringe. Poczekaj chwilę, bo ja naprawdę muszę to jakby wstrzymać, co powiedziałam. Wow. O kurde, o mój brzuch. Oj, nie, jak ja lubię te odcinki, w których ty tak szukasz. Powiem ci, że aż na łzy napłynęły do moich oczu. Jestem spokojny już. Nie martw się. O jeny. Jestem popłakany, przysięgam, nie? Dobra. Róbmy dalej ten magazyn. No nic, nie ważne. Okej, okay. Też o tym pomyślałam. Miszaczku. Na pewno nie pomyśleliśmy o tym samym. Ale dobra, nieważne. W każdym razie, słuchaj, zróbmy ten magazyn dalej. Co? Czyli jakbyś był bułką, to byłbyś na pewno kajzerką, bo to są moje ulubione. Mhm. Okej. Okay. Dowice? Co jeszcze byś chciała mi powiedzieć? Zjadłabym tą bułkę. Jaka psychiczna, jak to mówisz. Zjadłabym tą bułkę. Tak, jakbyś miała problem taki naprawdę dobry kaliber, nie? Nie wdychać, nie? Naprawdę, dobra, jest ciężko, ale... No ale co? Ale... Czekaj, bo ja właśnie muszę wymyślić. Myślisz? Dostajemy no, stary boxa i dalej myślisz, że nagrywamy odcinek, w którym musisz coś powiedzieć i go dostaniesz. No tak, na pewno tak, ja na pewno tak jest, dlatego właśnie ja tej... Ja myślę, że to są po prostu najlepsze komplementy, czyli, które tobie czyli... się spodobają. Nie zakładam... Czekaj, ja wiem. Jaka jest twoja ulubiona postać w LoLu? Ojej, ale ciężkie pytanie. Aktualnie najwięcej gram... Jajku, ej, nie wiem szczerze, czym ja teraz najwięcej gram. No, w sumie w ostatnią gierkę zagrałem taką postacią, która się nazywa Panteon. Panteonku arkadyjski. Co ty mówisz? Ty się kurczę leczy, Emilia, naprawdę. No dobra, masz ładne brzegi opalone na głowie. Podobają mi się twoje nogi. Ale rozumiesz, że my nie nagrywamy takiego odcinka? Czemu ty dalej szukasz? Aha. Co, nie wierzysz mi? Nie. Andezyt zdobądź. Trzeba zbudować. Nie wiem jak. Dzióbku. Dlaczego dalej w to brniesz? No bo ja czuję, że to jest to, rozumiesz, że jestem na dobrej... O Jezu. Ale ty nie dostałaś Mystery Boxa od 5 minut. No wiem, no właśnie nie rozumiem dlaczego. Jest przecież taka super, powinna dostać mnóstwo Mystery Boxów. O jedy. To jest ulubiona moja seria filmów, przysięgam. Moja nie. W sensie tak, ja kocham... Nie, czekaj, ej, powiedziałam się do ciebie Śmierdzielu. Śmierdzielu jeden. O, dlaczego Śmierdzielu od razu? No bo jak powiedziałam, że śmierdzisz, to dostałam wtedy Mystery Boxa w sumie. Jakby kawałek chwilę później. Ale uzasadnij swoją odpowiedź, dlaczego uważasz, że śmierdzę? Bo zdycham od jakichś średnio 15 minut, odkąd to nagrywamy. Rozumiesz? Okay, to jest ciężkie dla mnie. I to wiesz co, w takim razie jak nie, no to ty niemrawa patelnio. Nie, to są wyzwiska w ogóle ci jakieś takie dziwne. Ty spróbujesz się obrazić i nawet nie masz za bardzo jak. Coś jakby, coś się to nie działa.
Tościku, toście, szybso... Tościk, albo tos. O, dostałam golden ale. Chcesz złote jabłuszka, to tościku. Daj mi jedno. Tościunku. Tościenku. Ale jak coś to dalej, nie wiem o co chodzi. Okej, okay. No to dobrze, patrz jaki mamy super magazyn, jak oceniasz? Ej, naprawdę, no właśnie, bardzo fajnie i jakby przydał się ten andezyt, ja szukałam andezyt, ale nie było nigdzie tościnku, wiesz? Kosteczko moja. Kosteczko. Kosteczko, masz bardzo ładne teraz... udeczko. Co o co chodzi? Dościg? Bo ja mam pod... no. Tost. Tost, no. Tościk, potrzebujesz, żebyś tu przyszedł? A o co chodzi? A dlaczego to teraz nie działa? Nie, ja teraz nie rozumiem. Proszę, taka sama, tego nie rozumiem. Ja nic nie rozumiem, po prostu. No bo może my nie nagrywamy tego odcinka w ogóle, co? Tostko, kostko. Proszę tak nie mówić. Skąd jakby wniosek, że... A może wiesz, a może ja po prostu mam mystery boxy w ekwipunku i po prostu tak się je po prostu daje. Tak losowo. Nie wierzę w to, no. Bo ty nie jesteś taki dobry. Nie jesteś Caritas Polska. Aha, okej. Okay. No szkoda. Mościk. Masz bardzo ładny mościk. Dobra, masz. Czy to są zarymowanki? Nie rozumiem. Zostało, mam 50 mystery boxów w ekwipunku. No to tościk, kościk. Ale to w ogóle jakby, ale kto powiedział, że to są mystery boxy dla ciebie? Tościku. Bo ja je wszystkie wykorzystuję od razu. No nie ma innej opcji, ale mamy nie? Cudowny magazyn, nie? No pewnie to tostko, kostko. Okej. Kajzerko, moja perełeczko najdroższa. Badne to nam wyszło. Super, nie? Mhm. Tost. I co? Nie wiesz dalej. Tost, most. No czemu teraz? No bo raz zostaje, raz nic nie rozumiem. Raz zostaje na tost i tościk, potem dostaje na rymowanki. Słuchaj, później, ja ci powiem tak, muszę ci to powiedzieć teraz, bo żebyś zrozumiała po prostu o co chodzi. Ja ci daję mystery boxa nie od razu jak powiesz coś. No tak, wiem, no ale to tylko nie jest ważne. Tylko odczekujesz, zaczniesz gadać inne rzeczy, żeby po prostu mógł na spokojnie dać ci, żebyś nie wiedziała dalej za co dostałaś. No dobra, ale już powiedziałam milion jeden razy tościk i nie dostałam. No widocznie to nie jest milion jeden, no to tost. Tościor. No. Tościuszek, co? Słodziuszek? Co ty w ogóle wymyślasz za jakieś... No nie wiem, rymowanki, tościk. Ale widzisz, no nie dostajesz, no to chyba... Nie wytrzymam, rozumiesz? No niech to nie to. No, co? Buson, buduj. Kajzerka. Buson. Szafuncia. Szafuncio, mój prezydencie arkadyjskiego pomniku. Kości słoniowej. Prezydencie. Wieżowca kości słoniowej. Co? Nie wiem. Co ty w ogóle wymyślasz? Nie wiem, no ja potrzebuję pomocy. Ale w czym tu ci pomagać? Nie, no ja naprawdę nie wiem, czy jestem taka głupia. No jakim cudem ty mi nie dajesz od tak długiego ilości czasu mystery boxa? No bo nie powiedziałaś tego, co trzeba. A po prostu Szybson. Nie nagrywamy tego odcinka. Szybson. Szybson. Szczypuś. Szczypuj. Filip Szczypka. Słuchaj, to by było zbyt podobne do poprzedniego odcinka, nawet jakbym to wybrał. Kościk Misiu? Mróweczko. Paróweczko. Nie. Słuchaj, no, bo ja zaraz chyba się poddam, nie? Coś ci to nie idzie. Nie, czekaj, bo jak ja... Szef. Szef Szybson. Kitowice. Niestety, złota. Jesteś... Bramo złota. Damo złota, normalnie, królu złoty. Bramo, powiedziałam nie damo. A, zrozumiałem, damo złota. Ty mnie słuchasz. Dobra, Szczypsiu. Ja nie znam ten numer, koleżko. Dlaczego nie dostaję ten? Ale słuchaj, bo może my po prostu nie nagrywamy takiego odcinka. Dlaczego ty zakładasz, że nagrywamy? No bo ja dostałam. Dobra, znowu się tu kręcą jakieś te... Widzowie się kręcą. Mleczne tosty! Milki, ja, Emilka. Milkacz przez 2A. Milkacz.
Dobra, ale ty się tak zagubiłaś, że ty naprawdę nie potrafisz tego odgadnąć? Ja nawet nie wiem dlaczego. To dobrze, fejkuję w takim razie. No cóż, no niestety chyba musimy się w tym momencie pożegnać. Nie. Chyba to by było na tyle z wygranych Mystery Boxów. To by było chyba na tyle z wygranych Mystery Boxów. Tostik. No nic, widzowie, jak widzicie, Emilia to totalnie... Totalnie Emilia nie potrafi odkryć, za co dostała Mystery Boxy w dzisiejszym odcinku. Słodziaczku, kończymy ten odcinek w tym momencie. Nie, daj mi jeszcze pięć szans. Dobra, dawaj. Dobra. No? Nie wiem. No ja nie wiem, no to serio to nie było nawet ani tost, ani tościk, tak? Nie. No nie i wiem, co? Nie wiem, jestem taka głupia. Jak tam? Nie no wiesz? Przykro normalnie. No dobra, to ci powiem. Może jak, jak się rozśmieję, jak będziesz się śmiał, to wtedy... Jakbyś miała dostawać za każdy raz, jak mnie rozśmieszysz, to tak byś się następnym byś razem dostawała. Tak dostawać, dobra? Dzięki. Co? Nic, no nic, no bo się mówiliśmy właśnie, że następnym razem będę dostawała. Tak? Dobrze, no może kiedyś ci się uda. W każdym razie, widzowie... Mi? Tak, dostawałaś Mystery Boxy za każdym razem, jak powiesz coś do mnie niemiłego.